Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Dzień dobry, witamy w programie Kowalski i Schmidt. Dzień dobry, herzlich willkommen, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Berlinie, w miejscu, które nazywane jest topografią terroru. Do 26 października można tu zobaczyć wyjątkową wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, tej części polskiej historii, która znana jest niewielu Niemcom. Zadziwiające jest to, że aż tyle osób przyciąga ta wystawa. Wydaje się, jakby 70 lat po zakończeniu II wojny światowej narodziła się nowa świadomość historyczna. Zwiedzający są dużo bardziej żądni wiedzy niż kiedykolwiek wcześniej. Nie chcemy już wypierać historii, chcemy ją zrozumieć. Między innymi dlatego w różnych punktach Europy powstają pomniki, miejsca pamięci i muzea poświęcone wojnie i jej konsekwencjom. Jednym z najbardziej ambitnych tego typu projektów jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Gdańsk 1 września 1939 roku. Niemcy napadają na Polskę. Zaczyna się wojna. Tu w Gdańsku powstaje Muzeum II Wojny Światowej. Olbrzymia budowa. Wieża z biblioteką, kawiarniami i salami wystawienniczymi. Pod ziemią zostaną ukryte wojenne traumy. Nie tylko z polskiej, lecz także z międzynarodowej perspektywy. Na razie można je zobaczyć tylko jako symulację komputerową. Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Jest to zadanie ciągle aktualne, ponieważ mimo upływu ponad 70 lat od wybuchu II wojny światowej nie ma w Europie muzeum, które w sposób całościowy ukazywałoby przebieg i charakter tego konfliktu. Nasi niemieccy koledzy zwracają nam uwagę, że nasze muzeum jest bardzo scenograficzne. Znaczy, że bardzo dużą rolę odgrywa tutaj scenografia, co upodabnia je do muzeów francuskich czy amerykańskich. Podczas gdy w Niemczech muzea, które zajmują się II wojną światową, są raczej sterylne, są skoncentrowane przede wszystkim na narracji słownej i na pokazywaniu artefaktu. Staramy się, aby zwiedzający odczuł w jakiś sposób atmosferę związaną z danym przedmiotem. Koncepcja została opracowana przez Międzynarodową Komisję, m.in. przez brytyjskiego historyka Normana Davisa i reżysera Andrzeja Wajdę. Muzeum posiada przeszło 30 tysięcy eksponatów. To jest ważne, że mają one duszę, mówi kurator Waldemar Kowalski. Opowiadają ludzkie losy, jak na przykład Polaka Edmunda Jabłońskiego. Musiał pracować podczas wojny jako robotnik przymusowy w gospodarstwie rolnym w Bawarii. Współczuł wiejskim dzieciom, które w większości miały wszy. Zaczął obcinać im włosy i wkrótce został wiejskim fryzjerem. Zaczął je podczesywać, zaczął podcinać im ukradkiem, bez wiedzy ich rodziców, włosy. No oczywiście to wyszło bardzo szybko na jaw. Nie spotkało się to z dezaprobatą, jak się okazało, tych rolników, a wręcz przeciwnie. Ta wieść bardzo szybko się rozeszła po wsi. W historii dzieci szukali również muzealnicy. Pytali też o byłego robotnika przymusowego Edmunda Jabłońskiego. Edi to był bardzo sympatyczny człowiek, tak można dziś powiedzieć, to mówi o nim wszystko. On tam był, on miał znaczek. Tak, on miał na ramieniu literę P dla Polaków, tak było. Rosjanie mieli wschód.
Enigmie niemieckiej maszynie kodującej będzie poświęcona duża część wystawy. Polski matematyk Rejewski już w 1932 roku złamał kod Enigmy. Sukces umożliwił odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej, przyczyniając się do wygrania jej przez aliantów. Dla państw, narodów, które tę wojnę bądź co bądź wygrały, dużo łatwiej jest mówić o sukcesach, a bądź co bądź złamanie tej enigmy było ogromnym sukcesem. Nie jest może politycznie poprawne dla Niemców mówić o zbyt szczegółowych aspektach wojny, raczej o tym, co było winą, co wiązało się później z karą, co przyniosło klęskę także i Niemcom. Temat wypędzeń ma być również pokazany w Gdańsku w części dotyczącej migracji i wielkiej przebudowie granic po wojnie. W Polsce przyjęło się tak, że raczej używa się słowa wysiedlenie lub przesiedlenie. Słowo Vertreibung, wypędzenie, jest raczej kojarzone politycznie jako no właśnie wykorzystywane przez Bünde der Vertriebene w Niemczech. Eksponaty na wystawę sprowadzane są z całej Europy. Kilka z nich kurator Waldemar Kowalski znalazł na Pchlimtargu. Na ten temat. Tego nie ma na całym rynku. Oryginalna Hermann Göring, Luftwaffe, ta symbolika Luftwaffe 41. Rynek w Europie Środkowej jest zawalony podróbkami, które są produkowane przede wszystkim na terenie Ukrainy, ale również nawet w Chinach są. Ta porcelana jest podrabiana w Polsce, na południu Polski. Fałszerstwa są na porządku dziennym. W Niemczech można kupić pamiątki po nazistach, opowiada kurator Waldemar Kowalski, ale tylko wtedy, gdy pokazał polski paszport. W Niemczech taki handel jest zakazany. Za 2 lata muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Jednym z głównych celów muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Myślę, że jeżeli ludzie sobie przypomną, że stała się taka tragedia, to będą może zachowywać się inaczej i będą dążyć do tego, żeby na świecie był pokój, prawda? Mówiąc tak naprawdę szczerze, w kontekście wydarzeń, które się dzieją w tej chwili na Ukrainie, uważam, że każde upamiętnienie jakichkolwiek wydarzeń z przeszłości powinno być przestrogą. Moja Ukraina. Kwitnący kraj. Nie będziesz szczęśliwy. Jesteś winny. Tam po drugiej stronie, gdzie teraz stoi biały budynek w sąsiedztwie Muzeum Topografii Terroru, powstaje Centrum Dokumentacji Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Dyskusje na temat powstania centrum czy miejsca pamięci osób wypędzonych były bardzo burzliwe i trwały aż 15 lat. W Polsce wciąż dobrze pamiętamy plany Związku Wypędzonych dotyczące budowy Centrum Przeciw Wypędzeniom. Być może ten projekt nie był tak zły jak jego reputacja, ale z całą pewnością nie był również tak nieszkodliwy, jak prezentował to Związek Wypędzonych. Miejmy nadzieję, że Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie będzie sprawiedliwa dla wszystkich zainteresowanych stron. Od 2011 roku trwa budowa Centrum Wypędzonych, które tworzy Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Jest to jedna z nielicznych niemieckich instytucji, której działalność wiązała się z tak dużymi kontrowersjami w relacjach polsko-niemieckich. Na razie nie jest jeszcze znany termin otwarcia muzeum. Hier in diesem
Tu, w tym na razie jeszcze pustym miejscu, powstanie muzeum. Pomieszczenie to zostanie przebudowane. I tu, na pierwszym i drugim piętrze, będą wystawy czasowe i stałe. Centralną częścią muzeum będzie stała ekspozycja ukazująca przymusowe wysiedlenia Niemców z Europy Środkowej i Wschodniej po 1945 roku wraz z ich historycznym kontekstem, a także wysiedlenia i migracje innych narodów w XX wieku w Europie, w tym także czystki etniczne w stalinowskim ZSRR. Budowa muzeum idzie powoli. Chciałbym je otworzyć już w następnym roku, ale jak się pomyśli, ile inne historyczno-polityczne i kulturalne projekty potrzebowały czasu, to łatwiej to zrozumieć. Z inicjatywą upamiętnienia niemieckich uchodźców wyszła w 1999 roku szefowa Związku Wypędzonych Erika Steinbach. Forsowany przez nią projekt Centrum Przeciwko Wypędzeniom spotkał się z krytycznym przyjęciem w Polsce i Czechach. Warszawa i Praga obawiały się, że kierowane przez ziomkostwa muzeum może wypaczać historyczną prawdę, przedstawiając Niemców jako ofiary wojny, a narody środkowoeuropejskie jako sprawców zbrodni. Spór o centrum doprowadził w połowie minionej dekady do poważnego kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich. W 2005 roku odpowiedzialność za projekt, nazwany wówczas widocznym znakiem, przejął rząd Angeli Merkel. Trzy lata później Bundestag powołał do życia fundację Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Celem fundacji podporządkowanej renomowanemu Muzeum Niemieckiej Historii w Berlinie jest realizacja projektu muzeum. W pracach nad merytorycznym programem stałej wystawy, zaaprobowanym w sierpniu 2012 roku, uczestniczyli polscy historycy. Jestem pani, kochana pani Steinbach, wdzięczna, że podjęła się pani tego ważnego polityczno-historycznego zadania i mimo oporów przez wiele lat dążyła do jego realizacji. Wierzę, że te dyskusje, które mieliśmy 5 albo 10 lat temu w Berlinie na temat Centrum Wypędzonych, dzisiaj nie byłyby już tak ostre. Nie musielibyśmy ich już prowadzić w takich emocjach. Uważam tak, ponieważ niemieckie społeczeństwo stało się o wiele bardziej świadome, jeśli chodzi o to, co działo się między 1939 a 1945 rokiem w Polsce. Ucieczka i wypędzenie są wielkim cierpieniem i ciężkim bezprawiem. Kuratorzy muzeum, przypominając o ucieczce i wypędzeniu 14 milionów Niemców, podkreślają, że nie wolno zapomnieć, że Niemcy przyniosły Europie wojnę i zniszczenie, niewyobrażalną przemoc i wyrwę cywilizacyjną. Holokaust. Przyszłe muzeum ma powstać w europejskim duchu i ma być skierowane na pojednanie. To jest kartka pożegnalna. Została przekazana niemieckiej koleżance przez jej polskich i ukraińskich kolegów i jest zrobiona w bardzo serdeczny sposób. Trochę po niemiecku, potem po polsku. Podpisana jest też częściowo po polsku, a nawet cyrylicą po ukraińsku. To pokazuje etniczny profil polskiego powojennego społeczeństwa. W jakiej formie przedmioty zostaną pokazane na wystawie, powinno być wiadomo późną jesienią, ale do ukończenia wystawy zostało jeszcze dużo pracy. Andrea Moll pojechała do Sprewaldu, aby wraz z kolegą odebrać eksponaty. Rodzina Jęcz przekazała do muzeum zabytkowe teczki w depozyt do muzeum. Chcielibyśmy je dokładnie obejrzeć. To jest rzeczywiście fenomenalne. Z taką taczką ojciec Dietmara Jęsza uciekł w 1945 z Żar do Brandenburgii. On uciekł wraz z jego matką i siostrą. Zabrał taczkę na bagaże, kiedy został wypędzony. Więcej nie mogli ze sobą zabrać, tylko to, co było na górze. Tylko tyle.
Jego ojciec w latach 60. odwiedził raz dawne gospodarstwo w Polsce, potem był przez 6 tygodni chory. Co oznacza budowa muzeum wypędzonych dla jego rodziny? Muzeum jest ważne, żeby informować ludzi o tym, jak to było, aby ludzie opowiadali historię. Młodsi tam pójdą i zobaczą to i stwierdzą, że moi rodzice, dziadkowie też brali w tym udział. Powinni to zobaczyć, bo wielu o tym nie wie. Jako małe dziecko się tym nie interesowałam. Kiedy człowiek dorasta, wtedy zaczyna inaczej patrzeć, dostrzegać niektóre rzeczy. Skąd pochodzę? Jaka historia się z tym wiąże? Wtedy chciałoby się kogoś spytać, ale nie ma już kogo. Muzeum jest dobrą możliwością, aby znaleźć punkt wyjścia do poszukiwań. Centrum będzie ważnym miejscem, mającym na celu wzmacnianie poczucia historycznej odpowiedzialności na przyszłość, twierdzą kuratorzy. Historia ma przyszłość, powiedzieliśmy wcześniej i to podtrzymujemy. To jest przede wszystkim wspólna europejska historia. To jest zrozumienie ponad granicami i po obu stronach granicy. Teraz opowiemy o Muzeum Historycznym w Czechach, które jest wyjątkowe. A to dlatego, że Muzeum w Ústí nad Labem, dawnym Auschwitz, opowie nie tylko o 800-letniej wspólnej historii Czechów-Niemców, ale poruszy także wątek wypędzenia i wypędzonych. Co ważne, większa część czeskiej opinii publicznej popiera ten projekt. Teraz ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przez czeski parlament środków na budowę wystawy. Ústí nad Labem to typowe miasto przemysłowe w północnych Czechach. Niegdyś żyli tu razem niemiecko- i czeskojęzyczni mieszkańcy. Po 1945 roku Niemcy musieli opuścić miasto. W lipcu 1945 roku na głównym moście wybuchły masowe akty agresji wobec Niemców. Ofiary były bite, kopane, strzelano do nich. Liczbę zabitych szacuje się na około 80, nawet do 100. Z imienia i nazwiska zidentyfikowano 43 osoby. Po 1948 roku masakra uliczna została zapomniana. Pierwsze badania historyczne przeprowadzono dopiero w latach 90. W 2005 roku na moście przez Łabę odsłonięto dwujęzyczną tablicę pamiątkową. W budowie jest też Muzeum Czeskich Niemców. Planowane są ekspozycje poświęcone wydarzeniom Wiosny Ludów. Wystawa poświęcona okresowi międzywojnia, a zwłaszcza narastania wśród czechosłowackich Niemców nastrojów prohitlerowskich wysiedleń Niemców z Czechosłowacji. Chcemy przede wszystkim przekazać, że ci ludzie byli tu u siebie w domu, ponieważ mieli duży wkład w rozwój tego miejsca. Żyli tu przez stulecia, więc byli tubylcami. Osiemset lat żyli razem Czesi z niemieckojęzycznymi sąsiadami. Raz pod Niemcami, a raz pod władzą austriacką. Wraz z industrializacją przyjeżdżało coraz więcej niemieckich osadników. Po I wojnie światowej została założona Republika Czechosłowacka. Niemcy stracili swoje przywileje. Ważnym wydarzeniem były wybory parlamentarne w 1935 roku, będące ogromnym sukcesem partii Henleina. Wybory te partia Niemców Sudeckich w zasadzie wygrała, zdobyła największą liczbę głosów, co było dużym szokiem dla opinii publicznej. Potem Czechy przez 5 lat nie istniały na mapie Europy. Większość Żydów została zamordowana. Wielu Czechów musiało wykonywać prace przymusowe. Po wojnie Niemcy nie mogli zostać w Czechach. Muzeum stawia sobie za cel pokazanie zwiedzającym relacji, jakie łączyły Czechów i Niemców zamieszkujących ziemie czeskie oraz uwypuklenie ich wkładu w rozwój kulturalny i gospodarczy Czech. Tu jest część naszych eksponatów. To kupiliśmy za 200 euro. Ktoś ukrył mydło, ciepłą bieliznę i skarpetki, obrazy rodzinne i dokumenty. Do tych przedmiotów damy prosty napis. Co ty byś ukrył? A więc przenosimy widzów w sytuację. Muszę opuścić mój dom, ukrywam coś, mam nadzieję, że wrócę, więc ukrywam coś, co chętnie znajdę po powrocie. Wiedza Czechów na temat niemiecko-czeskich relacji, ich współżycia na ziemiach czeskich przez 800 lat jest niewielka.
Jedyne, co jest powszechnie znane, to tragiczny koniec niemieckiej społeczności w Czechach, związany z wysiedleniami po II wojnie światowej. Główne nasze wątpliwości dotyczą kwestii, że niemiecka mniejszość w Czechosłowacji, nawet jeśli wynosiła 3 albo 3,5 miliona przed wojną, nigdy nie była lojalna wobec prawa i państwa, w którym żyła. Na wystawie będzie pokazane tylko pokojowe, przyjacielskie współżycie. Koniec zostanie pominięty. Czeski zwiedzający ma mieć poczucie, że w trudnych niemiecko-czeskich relacjach to Czesi są winni. Z tym się nie zgadzamy, ponieważ to jest nieprawda. Muzeum je przede wszystkim muzeum pro Czechy, pro české obywatele. Muzeum jest przede wszystkim dla czeskich zwiedzających. W tym sensie jest to krytyczne muzeum z krytycznym spojrzeniem w nasze społeczeństwo. Podsumowując, budujemy muzeum i pokazujemy dwie pamięci historyczne. Pokażemy Czechom, ilu znaczących Czechów było Niemcami, pokażemy czeskich Niemców, ilu znaczących czeskich Niemców było Żydami. Większość ludzi w Ustii nie interesuje się koncepcją muzeum. Spokojnie czekają na efekt końcowy. Tak ja tutaj mam chalupu w Sudetach. Mam dacze po wypędzonych Niemcach w Sudetach. Znam dobrze tę historię. Żal mi tak samo Czechów, jak i Niemców. Nie mam żadnych przedsudków. Spiszę mi ich lito, jako mi było lito Czechów. Powstanie muzeum to dobry pomysł. Kiedy się tu mieszka, powinno się wszystko wiedzieć o tym miejscu. A ten, kto nie mieszka tutaj, ma dobry powód, żeby w drodze z Berlina do Pragi odwiedzić w przyszłości muzeum w Ustii nad Labem. Historia jest jak bagaż. My nasz nosiliśmy przez cały program. Dzisiaj w programie Kowalski i Schmidt to wszystko. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Do zobaczenia. Auf Wiedersehen. Do następnego razu. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.